Cześć, witam Was bardzo serdecznie w naszej coniedzielnej, no prawie coniedzielnej serii o zarządcach świata. Chyba każdy zdroworozsądkowy człowiek na tym świecie, a szczególnie w Polsce, wie, że mamy do czynienia z kryzysem finansowym. I chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć, jak to wygląda, jak ten kryzys jest kreowany, po to, żeby ubić jakieś tam interesy, że to nie jest przypadek, że każdy kryzys, z którym mieliśmy do czynienia w historii, w przeszłości, niedalekiej, dalekiej, a przede wszystkim obecnych czasach, teraźniejszych, że jest to doskonałe narzędzie i doskonały plan, żeby coś zrealizować. A to jest bardzo istotne. To jest wiedza, którą trzeba posiadać. Wiedza, którą trzeba mieć, żeby jakoś przeżyć, po prostu, żeby jakoś dać radę, żeby wyjść z tego z najmniejszym szwankiem, z najmniejszymi perturbacjami. Porozmawiamy dziś sobie o pewnym panu Cliffordzie Douglasie. Nie wiem, czy już o nim słyszeliście. Kim był ten pan? Był brytyjskim inżynierem i pionierem ruchu reform gospodarczych związanych z kredytami społecznymi. Urodził się w 1879 roku. Zauważył on poważne wady w systemie finansowym, badając księgi finansowe wielu firm. Zauważył, że pieniądze dostarczane konsumentom nie mogły w żaden sposób wystarczyć na zakup wyprodukowanych towarów. Niewiarygodne było to, co Douglas zauważył, że kiedy wybuchła pierwsza światowa, nie było już więcej problemu braku pieniędzy. Pieniądze pojawiały się nagle. Wtedy wszystko mogło być możliwe finansowo, podobnie jak teraz. Douglas nie był oczywiście ekonomistą, jeśli ktoś jest bardziej zagłębiony w temacie, ale z uwagi na jego spostrzeżenia i daleko idące wnioski, można go uważać za ekonomistę wszechczasów. Co najważniejsze, chciał te wady naprawić, czyli była to osoba, która widziała coś, co złego się dzieje, chciał je naprawić, no ale posłuchajcie dalszą historię. W 1920 roku napisał on pierwszą książkę zatytułowaną Economic Democracy, czyli demokracja ekonomiczna, a później następną książkę pod tytułem Władza kredytu i demokracja. I co ten pan powiedział? Władza pieniądza nie chce i nigdy nie chciała ulepszenia systemu pieniężnego. Tarcia społeczne, wojenki i sabotaż to jest dokładnie to, czego ona chce. A dlaczego? Dlatego, ponieważ władcy tego świata, wy wiecie doskonale, kogo mam na myśli, uważają, że tylko oni są zdolni do właściwego kierowania ludzkością. Obecny system zadłużenia finansowego został stworzony w konkretnych celach, czyli narzucenia ich woli każdemu człowiekowi i w celu kontrolowania całego świata, aby stworzyć jedną centralną władzę światową. To jest tak zwany rząd światowy, który obecnie jest stworzony poprzez wprowadzanie organizacji światowych przejmujących kompetencje krajów z jedną walutą. Doprowadzają każdy naród na świecie do stanu takiego kryzysu, że kraje te będą myślały, że nie mają innej alternatywy. Wtedy są w stanie zaakceptować wszystkie zaproponowane rozwiązania wielkiej ferajny, finansjery, aby uniknąć najgorszego. Przynajmniej tak im się będzie wydawało, że oni idą po pomoc, żeby ten ktoś ich uratował, tylko nie wiedzą, na co się szykują, że to będzie ich już gwóźdź do trumny. Proponować się będzie umorzenie długów narodom w zamian za oddanie swojej suwerenności, często też w zamian za oddanie ziemi. Bo de facto te państwa nie będą miały jak tego spłacać, będą oddawać ziemię nowym inwestorom, nowym właścicielom. System zadłużenia finansowego jest genialnym narzędziem na poziomie światowym, krajowym, lokalnym i jednostkowym, powodującym lęk o stan państwa. A zadłużenie indywidualni ludzie martwią się o własny byt i swoje rodziny. Człowiek bez długu jest wolny, bez zobowiązań, mający zabezpieczenie finansowe dla siebie i rodziny. Jest człowiekiem wolnym, mogącym decydować o sobie
i żyć według własnych zasad. I taką niezależnością wykazywali się operatywni przedsiębiorcy, dlatego głównie na nich skupia się cała uwaga, by mieli jak największe koszty funkcjonowania, żeby w końcu ich biznes przestał się opłacać. To samo dotyczy branży rolników, którzy pod względem żywności przyczyniają się do niezależności. Te branże mają zniknąć całkowicie. Globaliści dążą też do wyeliminowania gotówki, oczywiście, ze wszystkich państw i wprowadzić jedną walutę światową, która będzie walutą cyfrową. Może wiecie, że w 1974 roku pewien pan Hamrik Eldman, doktor i główny analityk Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Brukseli, doprowadził do spotkania przywódców krajów EWG, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, doradców i naukowców w czasie, gdy w tych latach trwał wielki kryzys światowy, kryzys ekonomiczny, i przedstawił trzypiętrowy komputer w budynku administracji, który pracownicy nazwali bestią. Beast. Brussels Electronical Accounting Surveying Terminal. Ten komputer bestia jest urządzeniem umożliwiającym katalogowanie ludzi, przypisując im 18-liczbowy klucz kodowy. Plan wyjścia z kryzysu Hamrika Eldemana zawiera system oznakowania liczbowego każdego człowieka na świecie, który otrzyma numer w celu kupna i sprzedaży. Numer będzie wytatuowany technologią laserową lub w postaci tak zwanego, wiecie tam, podskórnego takiego małego urządzonka, tak trochę taką okrężną drogą to nazwę, ale wiecie, o co chodzi, na czole lub zewnętrznej części prawej dłoni. Będzie to system chodzących kart kredytowych. Odczyt będzie możliwy w miejscach płatności i miejscach weryfikacji za pośrednictwem skanera na podczerwień. Doktor Eldeman stwierdził, że przez użycie trzech liczb sześciocyfrowych każdy mieszkaniec świata otrzyma swój numer, będącym jednocześnie numerem jego karty kredytowej. Pamiętajcie, trzy liczby sześciocyfrowe. Udało się z powodzeniem skatalogować ludzi grupy EWG między 1974 i 1984 rokiem. Następnie przeprowadzono szerokie testy na zwierzętach domowych i hodowlanych na całym świecie. Wielkim krokiem dobrowolnego przyjęcia oznakowania był strach przed terror, na przykład po 11 września 2001 roku. Obecnie promuje się tego typu rozwiązania jako nowoczesność technologiczną dla naszego bezpieczeństwa płatniczego i sanitarnego. Cóż za genialne rozwiązanie. Teraz na pewno nikt z nas, a przynajmniej z nich, z tych fanatyków nowych technologii oraz tych śmiertelników, którzy po prostu będą tego zmuszani, nikt z nas nie zgubi karty czy kluczy, żeby tylko nie stracić ręki ani głowy. Albo głowy, bo to może być albo na ręce, albo na głowie. Cóż za zaskakująca zbieżność do słów na przykład Apokalipsy świętego Jana. I sprawi, że wszyscy mali, wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymają znamię na prawą rękę lub na czoło. I że nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest bowiem potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii policzy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. No i moi drodzy, na dziś to koniec. Także myślę, że ktoś się czegoś ciekawego dowiedział. To są bardzo ważne i istotne rzeczy, bo żeby zrozumieć to wszystko, co się teraz dzieje. Radość niektórych ludzi z tego, że mogą płacić kartą, niektórzy już dłonią, zegarkiem, czymkolwiek, dla wygody, bo tak jest nasze społeczeństwo ukierunkowane, no w tym kierunku, że tak ma być, że to jest fajne, że to jest fajne. Wszystkie państwa zapożyczone, zakredytowane, po same uszy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia, i zapraszam za tydzień na kolejną audycję na ten temat. I pamiętajcie to, co powtarzam cały czas, że osoba, człowiek świadomy
Nie boi się, bo cóż mogłoby go przestraszyć, bo osoba, która wie, o co chodzi, potrafi się przygotować. I tutaj właśnie o to chodzi, żeby się przygotować, żeby wiedzieć, co oni zrobią, żeby wyprzedzać ich działania, żeby znać ich dalsze kroki. To jest bardzo istotne. To jest fundamentalne, to jest sprawa podstawowa i każdy, kto teraz tego słucha, to muszę wam przekazać dobrą wiadomość, bo nawet jeśli będzie coraz gorzej, to jest grupa ludzi, która będzie razem, która będzie się wspierać, czyli jeden wspiera drugiego. To jest bardzo istotne, że jeden za drugiego będzie walczył. To jest fundamentalna sprawa. Cześć.